To jest Układ Otwarty, a ja nazywam się Igor Janka. Doktor Olaf Osica, były dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich i profesor Marek Cichocki, Kolegium Civitas. Witajcie serdecznie w Układzie Otwartym. Dobry wieczór. Dzień dobry. Dobry wieczór. Państwo nas oglądacie o różnych porach, więc może dzień dobry, może dobry wieczór. W każdym razie, jakakolwiek pora to nie jest, świat jest w momencie wielkiego zwrotu, który może nie jest zauważalny z dnia na dzień, ale w historii świata to zakręt jest bardzo mocny. Kończy się okres amerykańskiej dominacji liberalnego świata, potęgi Europy. To trudny moment. Jak byście opisali dzisiaj stan współczesnej Europy? Gdzie Europa dzisiaj jest na mapie świata? Marku. Powiedziałbym, jest gdzieś, gdzie nie wie sama, gdzie się znajduje chyba, bo tak wygląda jakby nie do końca, jakby straciła właśnie taką orientację właściwie, gdzie się we współczesnym świecie ona, ta Europa znajduje. Myślę, że musi się dopiero dostosować do nowej sytuacji, którą jest rywalizacja. I to taka rywalizacja, która wydawało się raczej powinna była być już jakąś historią, a wygląda na to, że pewne takie tradycyjne formy rywalizacji, nie tylko ekonomicznej, także geopolitycznej, włącznie z konfliktami, wojnami, to jest coś, co powraca i myślę, że Europie będzie się trudno w takim świecie odnaleźć, ale chyba nie będzie miała wyjścia, będzie musiała. Pytanie, w jakiej roli? Czy w roli właśnie aktora, którym bez wątpienia jest, czy też w roli podwykonawcy w dalszym ciągu, jakiegoś takiego gracza drugiego rzędu? Ja powiem trochę przekornie. Znaczy, ja szczerze mówiąc mam wrażenie, że to już jest kolejny ogłaszany moment przełomowy, koniec Europy, dylematy. Ja swojego nie tak długiego życia pamiętam koniec zimnej wojny, wojny na Bałkanach, potem przecież lata 2000, kryzys finansowy, miała się rozpaść strefa euro. No po drodze mieliśmy jeszcze wojnę w Gruzji, wojnę na Ukrainie, potem był COVID dwa lata temu, czy jeszcze rok temu był. Uważałem, że to będzie ten moment, kiedy rozbije w końcu Unię Europejską, tak? Bo dyplomacja szczepionkowa rosyjska, chińska. Ja mam wrażenie, że tak naprawdę Europa cały czas w tym wszystkim się paradoksalnie bardzo dobrze odnajduje. Dlatego, że no po pierwsze nie tylko nie ziściły się te wszystkie czarne scenariusze. Po drugie, ci wszyscy silni aktorzy tak naprawdę słabną, bo Rosja oczywiście jest agresywna, ale jest słabym państwem, słabnącym. Zresztą spora część agresji w moim przekonaniu rosyjskiej wynika z tego, że uświadamiają sobie, że ten moment, w którym no już wszyscy zaraz zobaczą, że król jest nagi. Ale jest na tyle słaba, że jest w stanie szantażować właśnie w tych dniach cały świat. No tak, ale jak masz broń nuklearną, jak masz silną armię, no to oczywiście, że tak, tak? To jest trochę tak jak nie wiem, no, zabijaka na podwórku, tak? No, zawsze może tak no, narobić szkód, natomiast nie jest w stanie czego zaproponować. Chiny też mam wrażenie wchodzą w taki moment, kiedy no, jednak te kwestie demograficzne, polityczne, społeczne no, powodują, że to ten kraj staje przed ogromnymi wyzwaniami. Stany Zjednoczone tak samo, więc jakby mam wrażenie, że poruszamy się, oczywiście w różnych kontekstach, ale cały czas jakby jest poziomne źródło dylematów i ta Europa, którą zawsze wskazujemy na, no, w końcu na porażkę, na upadek, ona jednak się odnajduje w tym wszystkim, co paradoksalnie dowodzi moim zdaniem tego, że to jest jednak cały czas no, jednak silny politycznie projekt, nawet jeżeli ta siła wynika z tego, że brak jest realnych alternatyw, ale no, patrzmy też na migrację, no jednak ludzie cały czas chcą uciekać z Afryki, z Azji, z różnych miejsc do Europy, tak? I do Stanów, no nie do Rosji, tak? No, nie do Chin, więc ja bym powiedział, że tu nowy kontekst, ale tak naprawdę nie widzę tu jakichś takich wielkich, nowych zupełnie wyzwań, których wcześniej by nie było. Ale czy nie jest tak, że jednak w czasach, kiedy jesteśmy mniej więcej z podobnego pokolenia, że w czasach, kiedy zaczynała się wolność, kiedy upadały mury, to jednak Europa no, była jednym z tych dwóch głównych miejsc świata, które nadawały cywilizacyjny ton. To było jednak miejsce, które wyglądało inaczej. Miejsce, w którym i kulturowo, i cywilizacyjnie było niezwykle silnie, wydawało się zjednoczone, w którym był i z jednej strony
Jan Paweł II i była Margaret Thatcher. No, Ronald Reagan był za oceanem, ale relacje transatlantyckie były bardzo silne. Kiedy marzyliśmy, że a potem wkraczaliśmy do tego świata, to wkraczaliśmy do świata w dosyć jasnych wartościach, zrozumiałych dla nas, do świata transatlantyckiego i świata niezwykle dynamicznie rozwijającego się. Dzisiaj mam wrażenie, że żadna z tych rzeczy już nie jest taka. To już nie jest, to jest kompletnie inny świat i kulturowo, i cywilizacyjnie, i gospodarczo, i jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Znaczy ja bym jednak powiedział, że coś się zmienia. Znaczy ja wiem, znaczy ja rozumiem, że jakby to ogłaszanie końca jest zawsze takie problematyczne, bo to nie chodzi, że jak się coś kończy, to już niczego więcej nie będzie. Wręcz przeciwnie, może być nawet więcej niż wcześniej. I oczywiście to nie jest tak, że Europa się kończy, znika, przestaje istnieć. Natomiast jednak pewne rzeczy się wydarzyły z całą pewnością. No, z całą pewnością te relacje transatlantyckie, czyli te relacje pomiędzy Europą i Stanami Zjednoczonymi jednak się zmieniają. One się zmieniają także dlatego, że Stany Zjednoczone się zmieniają. I polityka amerykańska się zmienia. I to ona się nie zmienia tylko teraz czy za Trumpa. Ona się zmienia w dosyć dłuższym, już takim długim procesie politycznym. Pewnie by było, trzeba zacząć od z całą pewnością od Obamy i potem dopiero Trump i teraz Biden. To jest długi proces zmiany amerykańskiej polityki. W Europie też coś się stało. No jednak Brexit jest faktem i to jest pewna zmiana z punktu widzenia takiej geopolityki, ale także i z jakby no postrzegania samego projektu europejskiego, integracji europejskiej, też trzeba by było zobaczyć, gdzie są, bo to oczywiście jest prawda, że to nie jest tak, że Europa nie jest żadnym zasobem, że Europa nie ma żadnej siły, tylko trzeba by było sobie zadać pytanie, gdzie te zasoby są, w czym one tkwią. Na pewno Europa jest bardzo istotnym takim aktorem regulacyjnym, ale już na przykład nie jest normatywnym, prawda? Jakby coraz mniej ludzi orientuje się na te wartości europejskie, jako te, które chciałoby, nie wiem, importować do siebie. Na pewno siłą Europy jest stabilizacja i pokój. To dlatego ci ludzie tak do Europy zmierzają, no bo tutaj odnajdują właśnie spokój, jakąś perspektywę pracy, stabilizację. No ale już właśnie Europa jako konstrukcja, która posiadałaby jakieś własne środki zapewniające utrzymanie tego bezpieczeństwa, no to rzeczywiście jakby no widać, że ona coraz mniej się liczy i to, że dzisiaj rozmawiają ze sobą Amerykanie z Rosjanami praktycznie bez udziału Europy, tak samo Amerykanie budują jakieś sojusze w Azji również bez udziału Europy, jest pewnym sygnałem, że pewne możliwości Europy w tym nowym świecie się wyczerpały. I pytanie jest, czy tutaj będzie jakaś zdolność do tego, żeby na taką sytuację odpowiedzieć? No dobra, czy tak. Po pierwsze, Amerykanie z Rosjanami rozmawiali zawsze, jakby przy jednym stoliku. Cały okres zimnej wojny, całe lata 90. Więc w tym sensie tak, no to nie jest fajne, nie jest przyjemne. Nie musimy się oszukiwać. Natomiast z drugiej strony to też nie jest nic nowego. Tak? Ja bym powiedział, że oczywiście, że zmienił się świat, bo zmieniły się pokolenia, zmienił się kontekst. Tak? Nie ma parasola amerykańskiego w Europie, taki jak i było za czasów zimnej wojny. Co więcej, większość Europejczyków nie uważa też, że on powinien taki być. Tak? Bo jednak jest zmiana myślenia o bezpieczeństwie, o zagrożeniach. Natomiast to, co wydaje mi się z polskiego punktu widzenia, no bo jednak komentujemy to trochę z Polski, jakbyśmy byli obok tego wszystkiego, jest też to, że się zmieniło nasze postrzeganie Europy, tak? I to, o czym ty mówiłeś, że to zawsze ta Europa to był taki monolit. Znaczy ja uważam, że to, co nam gdzieś ucieka, a to jest skutek tego, że my bardzo mało tak naprawdę znamy historię Europy w czasach zimnej wojny i to, co się działo, to jest to, że my postrzegaliśmy zawsze tą Europę i ten Zachód, tak? To NATO, to integracja Europy było silne. To nigdy tak nie wyglądało. Tak? Znaczy zapominamy o tym, czemu proces dekolonizacji, tak? W perspektywie integracji europejskiej. Tak? Czym była Algieria, tak? Potencjalny zamach stanu we Francji. Tak? Czym były wszystkie francuskie zachowania wobec NATO. Tak? Zimna wojna, de Gaulle mówi, wychodzę ze struktur wojskowych. Tak? Jak Amerykanie traktowali i Brytyjczyków, Francuzów i Niemców. Jakby te problemy zawsze były. Oczywiście one dzisiaj się rozgrywają inaczej, ale wydaje mi się, że zwłaszcza z polskiego punktu widzenia, to powtórzę, My bardzo zmieniliśmy podejście. Powiedziałbym, żeśmy, no nie tylko jesteśmy w środku i widzimy pewne rzeczy z bliska, nie z daleka,
ale też nie lubię tego słowa, ale to jednak jest taki element też takiej, no trochę naszej dojrzałości, no jednak to jest co innego, jak opisujemy to z zewnątrz, co innego, jak tam firmy jeżdżą, robią interesy, jak jesteśmy w tych instytucjach różnych natowskich unii, kiedy widzimy z bliska to, co tam było zawsze, tak? To jest mieszanka. Są wartości, są normy, ale są też interesy, tak? Jest brutalna gra, są fajni ludzie i są niefajni ludzie, tak? I ja mam wrażenie, że w Polsce my często tak trochę przereagowujemy ten kryzys Europy właśnie dlatego, że sobie uświadamiamy, że ojej, to jest zupełnie coś innego niż miało być, tak? Tak samo było z NATO, tak? No wchodziliśmy do NATO artykułu 5, jak tylko weszliśmy, była pierwsza interwencja zbrojna poza granicami w Kosowie, tak? I potem cała dyskusja 90. lata, w zasadzie do 2008 roku i później po Gruzji. No gdzie jest to NATO, którym byliśmy, tak? Nie chcemy NATO, które tam jeździ na operacje poza artykułem 5 ekspedycyjnym, chcemy to NATO, które tu jest, tak? No, ono przyszło do nas, nie dlatego, że w Stanach się coś zmieniło, czy w Europie, no dlatego, że pomogli nam tutaj paradoksalnie Rosjanie, atakując Ukrainę, najeżdżając, tak? Bo to był ten moment, kiedy rzeczywiście w końcu się przebiliśmy swoją argumentacją, więc powiedziałem, to jest, musimy zawsze wyważyć te dwie strony. Ja uważam, że Europa cały czas, mimo wszystko, może nie jest oczywiście już tym takim miejscem, którym kiedyś była, no bo świat się też zmienił, tak? Mamy różne państwa, ale jednak jeżeli spojrzymy na Europę jako cały czas i Stany Zjednoczone, czy w ogóle Zachód, tak? Kanadę, Australię, jako jednak cały czas te sfery cywilizacyjne, gdzie ważna jest demokracja i wolność, no to widzimy, co się dzieje, widzieliśmy, co się działo w Hongkongu, widzimy, co się dzieje w Kazachstanie, na Białorusi. Jednak ta idea Europy, jako tego miejsca, tak, które no, przyjmuje, pozwala realizować się ludziom, no cały czas jest żywe i wydaje mi się, że to jednak jest w tych czasach kryzysu bardzo jeszcze ważne. Europa nie umarła. Trochę tak. Póki my żyjemy, ale jak sobie przypomnę, chociażby nie, no początek lat 2000, no to po pierwsze największe firmy to jednak były, w każdym razie i tu były, i w Stanach, i tutaj. Jak Europa nie pomogła Stanom w interwencji po 9-11, to Amerykanie byli zszokowani, że jak to, że... Jak nie pomogła? Zaraz. No jak nie pomogła? No, nie, artykuł 5 był aktywowany, tak, w związku z czym wszyscy stanęli za Amerykanami, łącznie w tym czasie nawet Putin i Rosjanie wszyscy przyłączyli do koalicji. Ale jak chodzi do Iraku, to było tylko kilka państw, między innymi Polska. No, jakby chodzi o to, że się rozpadła Europa. Się rozpadła i oni to strasznie przeżywali, bo bardzo mi się wydawało, że tam Europa jest ważna. Dzisiaj mam wrażenie, że w Waszyngtonie już się nikto, już jakby tak prawie tą kreskę położyli, bo i Obama, i Trump mówili, płaście, budujcie swoje zdolności. Nie zbudowaliśmy. No, wcześniej, to doświadczenie było Kosowo, to samo, tak? Amerykanie wcześniej, dlaczego? No cała 90 tak, lata Bośnia miała nie... być europejskim, no dobrze, problemem. Amerykanie weszli, bo tu nikt nie był zdolny do rozwiązania tego. Tak? No dobrze, tylko że nie przez ten czas mogliśmy, przez 20 lat Europa mogła coś zrobić, nic nie zrobiła i dzisiaj Stany zaczynają się odwracać. W międzyczasie powstały giganty, jak dzisiaj wymieniamy 5 czy 10 największych firm na świecie. To są te firmy, które powstały w Kalifornii, a to, czego te firmy się obawiają, to nie gigantów europejskich, tylko chińskich, którzy im zagrażają. Z całą pewnością nowe technologie nie są głównie europejskimi technologiami. Te technologie, które faktycznie zmieniają sposób funkcjonowania świata. W związku z tym też Unia Europejska, jeżeli ma, reaguje regulacyjnie na te nowe technologie, to na ogół reaguje... Broni się. Broni się tak. Przed nimi, no bo one nie są... Defensywnie. Bo one nie są europejskie. Oczywiście to wywołuje też krytykę w państwach europejskich, że to jest zbyt defensywne, że to uniemożliwia innowacyjność i tak dalej, ale widać, że jakby, że to nie jest ten europejski świat, że Europa się ustawia do tego świata nowych technologii raczej w opozycji. No i też w tej kwestii bezpieczeństwa twardego. Myślę, że jednak te 20 lat Europejczycy przespali zasadniczo. Znaczy nie, mówiono bardzo wiele o europejskiej armii i tak dalej. Jak ja słyszę o europejskiej armii, to ja mam już takie poczucie, że na pewno nikt nie chce nic zrobić w Europie, bo tak naprawdę przecież nie chodzi o europejską armię. No, europejska armia to są lata 50. Zawsze chodziło o politykę, nigdy nie chodziło o wojsko. No nie, ja mówię teraz o ostatnie 20 lat w kwestii zbudowania europejskich zdolności. Nie mówię właśnie o armii, ale o realnej zdolności współpracy, która by spowodowała, że na przykład Europa nie będzie tylko i wyłącznie zależała od siły wojskowej Stanów Zjednoczonych, żeby się obronić przed jakimś zewnętrznym potencjalnym zagrożeniem. Myślę, że w tym obszarze, no rzeczywiście biorąc pod uwagę i potencjał ekonomiczny Europy i polityczny, no jednak niewiele zrobione i dzisiaj trochę, no jesteśmy w takiej sytuacji w Europie,
no, że nie wiemy za bardzo, jak się w tej nowej rzeczywistości, gdzie przychodzi właśnie Rosja i zaczyna, próbuje przestrzelić wszystkich, grożąc, że wywoła wojnę, bo no, jakby brakuje własnych zdolności do tego, żeby się w takiej sytuacji odnaleźć. Tylko tak, tylko tu jest jakby rozminięcie się trochę, bo tutaj ten problem, jeśli mówisz o kwestiach wojskowych, no to cały plan w latach 90., cała polityka bezpieczeństwa, no była myślana w kategoriach Bośni i Konga, tak? Znaczy nigdy na poważnie w Unii Europejskiej, też jesteśmy od 2004 roku członkami, nigdy nie poważnie nie rozmawiano na temat budowy zdolności wojskowych do obrony w znaczeniu, tak, przeciwko nim Rosji i Chinom. To zawsze miały być po prostu zdolności reagowania kryzysowego, tak? Świat się rzeczywiście zmienił i okazało się, że nie tylko te zdolności, oczywiście one są lepsze, gorsze, niektóre państwa. Ci, którzy je zawsze mieli, Francuzi i Niemcy, mają je dzisiaj, mniejszym ci, którzy nie mieli, nie mają ich, włączając niestety to nas. Natomiast zmieniło się w ogóle podejście rzeczywiście do tego, że już nie chcemy jeździć, tak? Nie chcemy. Libia była jednak takim punktem zwrotnym, tak? Jak wspomniałeś, Irak, Afganistan. No, nie wiem, wydaje mi się jednak, że po tych 20 latach wyszło na to jednak, że Europejczycy i ci Francuzi, których tu nie lubimy, jednak mieli rację, tak, żeby nie ruszać tego Iraku, tak, i tego wszystkiego, co się potem stało. Potem oczywiście pojechali do Libii, gdzie my żeśmy stali z kolei z boku. Więc ale gdybyśmy nie pojechali do Iraku, ale w tym czasie zbudowali te swoje, nawet jeśli nie wspólną armię, to każdy swoją bardzo silną, to by się tłumaczyło, to nie, ja w nie tym problem jest. Nie krytykuję, że w tamtym czasie popierałem tę interwencję, więc teraz ja będę udawał, że jej nie popieram. Natomiast jakby mi chodzi tylko o to, żebyśmy że jak patrzymy tak, bo patrzyłem przez bardzo taką, jeden taki szablon, tak? Znaczy jak patrzymy na kwestie wojskowe, porównujemy się z Amerykanami, no okej, okay, możemy, tylko to jakby nigdy, było oczywiste, że nigdy nie będziemy mieć tej zdolności, tak? Jak mówisz o technologiach, Marku, to prawda, to zostało, ale jakby temat zaczął się wcześniej tak naprawdę, bo to są relacje przede wszystkim amerykańsko-europejskie i uświadomienie sobie, tak? Że tak zwana suwerenność, tak? Cyfrowa, czy w ogóle suwerenność, autonomia jakaś, tak? W rodzaju dyskursu Europy ucieka, bo masz po prostu media społecznościowe, które serwery są gdzie indziej, kto inny moderuje ci tą dyskusję, tak? Masz problem tutaj amerykański spowodowany na tym, że o ile Europa wykazywała zawsze, czy też Europa Zachodnia, może powiedzieć niektóre państwa, wobec Rosji taką trochę no, infantylną nadzieję, że kraj się zmieni, no to był ten sam błąd po stronie amerykańskiej wobec Chin, tak? Znaczy to, co się dzisiaj zmienia, dlatego że Amerykanie uświadomili sobie, że tak naprawdę no, niewiele dzieli Chińczyków od tego, żeby na pełną skalę uzyskać zdolność, tak, do oderwania się, mówimy tak, o chipach, o jakby o tym końcówce tej ostatniej mili technologicznej, która powoduje, że jeszcze Chińczycy dzisiaj muszą polegać na Amerykanach. Zaczyna się tak, na uniwersytetach amerykańskich FBI trochę wchodzi, jak wchodziło w latach 50. Był McCarthy i sprawdza, jacy są studenci chińscy, profesorowie chińscy, co robią na tych wszystkich wydziałach chemii i tak dalej. Więc widzimy generalnie, że jakby cały Zachód był nastawiony pozytywnie, cały ład liberalny. Okazało się, że po drugiej stronie no, są ludzie, którzy i państwa, które to wykorzystały. I dzisiaj rzeczywiście jesteśmy w takim momencie, w którym no, z jednej strony liżemy rany po tym wszystkim, co się stało, podsumowujemy, ale jednocześnie jednak jest, no, mam przekonanie takie, że jednak no, mimo wszystko jest pewien ruch polegający na tym, chociażby, że zobaczcie, no, jak dzisiaj nawet przy tych dużych podziałach politycznych, przy konflikcie z Białorusią migracyjnym, no jednak było to poparcie, tak, dla Polski. Znaczy jednak pewne rzeczy, kryzys migracyjny też zmienił, tak, narrację. Znaczy jakby to wszystko się, mam wrażenie, jednak zmierza ku temu, że przy tych wszystkich problemach wytwarza się coś na kształt takiej jednak w wielu obszarach, nie we wszystkich, ale w takich krytycznych, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa, jednak element takiej wspólnej narracji wschodu i zachodu. Tak? Więc ja uważam, że to jest bardzo pozytywne. Znaczy 20 lat temu coś takiego byśmy brali w ciemno, tak? Dzisiaj oczekujemy więcej. Nie wystarczy tam już to, że mamy poparcie polityczne, tak, że mamy wojska tu natowskie, że mamy wojska niemieckie, tak, że jesteśmy włączani w różne procesy. Chcemy, to jest rzecz naturalna, tak, ale powinniśmy jakoś zawsze, wydaje mi się, wyważyć, bo czasami mam wrażenie, że właśnie tak krytykujemy, mamy gdzieś tam swoje jakieś idealne oczekiwania, tak jak niektórzy mają wobec nas. Tak, i brak jakby to, że one nie są realizowane, powoduje takie uczucie frustracji i przekonania tego, że o, to koniec, to już się rozsypuje, to już nic z tego nie będzie. Ja uważam, że jest inaczej. A czy Europa dzisiaj coś wnosi do świata, czy czymś jest, jakbyśmy mieli powiedzieć, dobra, Chiny rozwijają się tak, w Indiach dzieje się to, Rosja jest taka, Europa, co dzisiaj możemy powiedzieć o co kulturowo dzisiaj wnosi cywilizacyjnie Europa, czy Europa ma jakiś realny wpływ na bieg tego, co się dzieje w świecie. Czy Europa, jak napisałeś w swoim tekście, który ukaże się za jakiś czas, walczy o świat?
Znaczy, ja się zgadzam, że to nie jest tak, że Europa wyczerpała całkowicie swoje zdolności takie cywilizacyjne czy normatywne. Już mówiłem też wcześniej, że oczywiście Europa poprzez to, że jest zintegrowana, że ma wspólną walutę, jest bardzo istotną, takim istotnym aktorem regulacyjnym, jest w stanie wpływać poprzez swoje regulacje na gospodarkę światową. W sensie normatywnym, no, myślę, że w dalszym ciągu, chociaż sektorowo, wycinkowo, w dalszym ciągu ma znaczenie, to jest chociażby przykład ukraiński, gdzie jednak przeorientowanie się tego społeczeństwa na Europę jest bardzo istotną zmianą. Zresztą jedną z przyczyn, dla których dzisiaj Rosja robi to, co robi, bo się zorientowała, że to nie chodzi już tylko i wyłącznie o, nie wiem, NATO, Unię Europejską, ale można powiedzieć, że chodzi tutaj o umysły i serca Ukraińców, którzy po prostu no, w przeważającej już w tej chwili większości po prostu chcą się widzieć jako część europejskiej wspólnoty. Pozostaje tylko pytanie, czy to ich pragnienie jest realistyczne. To jest inna zupełnie sprawa, ale jakby ta zmiana, taka świadomość właśnie jednak w Ukrainie dokonała i ona się musiała się dokonać, dlatego że jednak Europa jest postrzegana na przykład przez nich jako droga do przeszłości. Więc oczywiście to jest tak, że Europa nie jest całkowicie stracona jako pewien model, natomiast rzeczywiście wydaje mi się, że jest ona mocno zagubiona co do tego właściwie, co chciałaby w tym świecie znaczyć, jest jednak przez te potęgi, łącznie ze Stanami Zjednoczonymi, spychana coraz bardziej raczej na margines. To wyobrażenie, które jeszcze było całkiem niedawno obecne, prawda, że nie wiem, Unia Europejska jako Europa będzie miała jeden głos w Radzie Bezpieczeństwa ONZ-u, że będzie razem właśnie z mocarstwami kształtować światowy ład, no bo może to nigdy nie było realistyczne po prostu, ale dzisiaj rzeczywiście jest no, bardzo, bardzo no już tak dalekie od rzeczywistości to wyobrażenie Europy. Znaczy to jakby oczywiście te wszystkie, znaczy nie wszystkie, ale część mitów, znaczy nadziei różnych, tak, i wyobrażeń na temat tego, czym Europa może być po końcu zimnej wojny i tak, jakby tego, taką kulminacją był cała debata wokół traktatu konstytucyjnego, tak, i te wszystkie pomysły na integrację też polityczną, żeby mieć jednym głosem. Dzisiaj jesteśmy w innym momencie, że to bez dwóch zdań, tak, natomiast no, po części też wydaje mi się, że musimy pamiętać, że to jest tak, że jak się jest poza Europą żyje, w Afryce, nawet na Ukrainie, tak, to powiedzenie, że na przykład taka Unia Europejska to nie ma żadnej siły, jest słaba, to z drugiej strony to widać, tak? Znaczy ta granica wygląda inaczej z drugiej strony. Myśmy zapomnieli, czym jest granica w ogóle, tak, w Europie. Jesteś Ukraińcem, Białorusinem, czy tak, obywatelem jakiegoś państwa afrykańskiego, no to wie, że ta granica jest bardzo trudną granicą, tak? To nie jest granica łatwa, tak? To jest taka sama granica amerykańska, tak? O granicy amerykańskiej mamy wyobrażenie, że to jest super sprawna granica. Oczywiście jest, tak? Ale ze wszystkim dziurami na każdej granicy. Druga rzecz, te kwestie chociażby normatywne, w znaczeniu regulacyjne, tak? Takim koronnym przykładem jest RODO, tak? Wynalazek europejski, tak? No to trzeba być rzeczywiście znowu po drugiej stronie, trzeba być robić biznes w Afryce i próbować wejść na rynek europejski i dowiedzieć się, co to jest RODO i dopiero wtedy uświadamiasz, co to jest za wehikuł, jaka to jest maszyna biurokratyczna, tak? Regulacyjna w Europie, że musisz się do tego dostosować, tak? To samo ćwiczą Ukraińcy, kiedy po prostu, no, zawsze się zresztą mówią, że rozszerzenie Unii Europejskiej to był trochę taki element miękkiej kolonizacji w znaczeniu, no, niby relacje partnerskie, a tak naprawdę albo przyjmujesz nasze przepisy, regulacje i my cię wpuszczamy, a jak nie, to nie. I wydaje mi się, i kulturowo, ja bym powiedział, że oczywiście to zawsze jest największy problem, tak? No bo zmieniły się pokolenia, też jakby zmienia się Europa w środku też demograficznie, podobnie zresztą jak się zmieniają, tak, Stany Zjednoczone. Ale wydaje mi się cały czas jednak, że no, ta kulturowa Europa też ogromnie znaczy. Znaczy to jednak jest cały czas miejsce, gdzie no, na cały świat promieniuje, nawet jeżeli w dużej mierze możesz powiedzieć, że to jest element trochę odcinania kuponów, tak, od byłej potęgi, tak, i tego, że kiedyś rzeczywiście rządziliśmy światem, no to jest to jednak miejsce niesamowicie atrakcyjne. Chociażby dlatego, znowu, wszystko jest względne, tak, że w wielu miejscach na świecie tak naprawdę możesz powiedzieć rzeczywiście, że masz dzisiaj taką, tak, rzeczywiście jakiś taki inny biegun kulturowy, tak. No Chiny
z całym szacunkiem dla tradycji chińskiej historii, Chiny dzisiaj no, nie kojarzą się z jakąkolwiek kulturą w znaczeniu taką przyciągania, tak? Rosja to samo, tak? Więc wydaje mi się znowu, znaczy słabniemy, zgoda, ale wydaje mi się też, że inni słabną, w związku z czym no, cały czas jednak ten dystans pozwala nam się jakoś zachowujemy na tyle, żeby móc w stanie wpływać na rzeczywistość dookoła. Pewnie tylko świat islamu rośnie, jest gorący, no bo u nas to jednak są zabytki, nie? Przyciągamy kulturą, ale przyciągamy do zabytków. Przychodzimy zwiedzać te katedry, oglądać architekturę, witraże, obrazy, a nie modlić się albo słuchać w nich i po prostu być razem. A jeszcze w Notre Dame teraz będą wystawy o klimacie, czy o czymś, jakby tak się ta nasza kultura rozmywa. Ale dobrze, porozmawiajmy powiedziałeś takie ładne zdanie, że Ukraińcy widzą w Europie drogę do przyszłości. Nie? Ja też, dla nas też to jest ciągle droga do przyszłości, innej nie ma i tu pewnie się zgadzamy. No, co zrobić, żeby ta droga była sprawna, szeroka i jeszcze biło w niej serce? Czy pomysł federacyjny, który budził u nas bardzo wiele obaw i wątpliwości, ale być może w tej sytuacji, kiedy na świecie rosną inne potęgi, nie ma wyjścia, być może ten mechanizm, aby stał się bardziej sprawny, musi być bardziej zintegrowany i być może to wcale nie jest przeciw naszemu interesowi, jeżeli byśmy umieli się w tym mechanizmie dobrze ustawić, powiem tak prowokacyjnie. Znaczy, ja jestem zwolennikiem reintegracji, a nie federalizacji. Dlaczego? Wydaje mi się, że przykład brytyjski bardzo dobrze pokazał, że droga federalizacji Europy ma swoje bardzo określone granice i ona może doprowadzić do dezintegracji częściowej, oczywiście nie całkowitej, ale częściowej. Dlatego ja nie jestem zwolennikiem federalizacji, chociaż ona się dokonuje. Ona się dokonuje na różnych poziomach. Ona się dokonuje, no chociażby teraz widać to bardzo wyraźnie, przynajmniej na dwóch przykładach, na przykładzie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. A tak było zawsze, tylko to było ukryte. Tego się nie widziało, ale to się od dziesiątków lat przecież tak naprawdę dokonuje, a ponieważ dotarło być może do takich sfer, których nie można ukryć, które są po prostu widoczne. Zwłaszcza dla nas. Bo po prostu dotyczą kwestii, którymi żyją społeczeństwa, no to stało się głośne i zaczęto zwracać coraz bardziej na to uwagę. A więc integracja taka sądownicza, prawna, to jest jeden ten obszar, gdzie federalizacja się faktycznie dokonuje i być może to nie jest tak, że można jej po prostu uniknąć. Ona jest pewnym częścią procesu integracyjnego. Pytanie jest tylko, czy my jesteśmy w stanie stworzyć pewne ramy kontroli tego, żeby to się nie wymknęło zupełnie spod jakiejkolwiek legitymizacji politycznej czy demokratycznej. Drugi obszar to jest ta kwestia finansowania połączonego z dużymi projektami technokratycznymi, takimi jak Fit for 55 na przykład. Gdzie widać bardzo wyraźnie, że pewne duże, takie technokratyczne, wielkie, mega projekty służą także temu, żeby budować pewne elementy tego, co się nazywa federalistycznym budżetem Unii Europejskiej, czyli finansowania na zasadzie jakby takiego, który by jednak bypassował całkowicie państwa członkowskie, pozyskiwania przez Unię Europejską własnych niezależnych środków finansowych, ale to oczywiście prowadzi do starego pytania, z którym już się inni przed nami zderzyli, mianowicie, że nie ma podatków bez reprezentacji, prawda? No i tutaj zaczyna się cała dyskusja, czy Unia Europejska jest w stanie przekształcić się w taki federalny byt polityczny, a nie tylko prawny i finansowy. Dlatego ja uważam, że reintegracja, czy jakby takie przekształcenie Unii Europejskiej, który pozwoliłby się odnaleźć w tym procesie różnym państwom członkowskim, które znajdują się na różnych poziomach swojego rozwoju, a nie sytuacja taka, w której się wymusza
pewną jedność, na przykład poprzez jakieś takie pomysły solidarności warunkowanej, albo właśnie różnego rodzaju takie dyscyplinujące mechanizmy, które wyglądają może atrakcyjnie dla niektórych, ale które mogą się niestety moim zdaniem bardzo źle zakończyć, bo rozumiem, że też się zbliżamy do tych spraw polskich. Mi się wydaje na przykład ta sprawa, która się toczy między Polską a Brukselą już od dłuższego czasu, a dotycząca warunkowości finansowania, to ja uważam, że to jest, a w Parlamencie Europejskim mnóstwo zwolenników tego, żeby właśnie coś takiego wprowadzić jako element dyscyplinujący. Ja uważam, że to ma, że to jest obosieczne. To znaczy, że wymuszanie takiej sytuacji, w której na przykład większość ludzi w Polsce stwierdzi, że właściwie po co nam są te pieniądze? No właściwie tam sobie możemy poradzić bez nich. To jakby to jest tworzenie takiej sytuacji psychologicznej, która ma później bardzo daleko idące konsekwencje. Ja też się tego obawiam, że to się zaczyna. Znaczy to działa niestety w dwie strony. Mi się wydaje, że Bruksela uważa, że to jest w jedną stronę tylko. Moim zdaniem niestety to ma i dlatego efekt dwustronny. Dlatego ja nie jestem zwolennikiem federalizacji, a szczególnie poprzez tego typu metody. Jeszcze fajnie było porozmawiać o tym, co rozumiesz przez reintegrację, ale może dajmy też właśnie nie, bo to jest tak naprawdę już, tak, no nie jesteśmy na seminarium akademickim, ale zawsze jest problem definicji, co oznacza, w jakim czasie, tak? Znaczy z perspektywy tak zwanych ojców założycieli, no to rzeczywiście jesteśmy w ogóle, już dawno moment federacyjny minął, jesteśmy w pełnej federacji, tak? Porównamy sobie plany lata 50. 60. Natomiast mi się wydaje, znaczy to jest kilka problemów. Znaczy po pierwsze, już Marko, o reintegracji, no ale coś takiego może zrobić tylko wtedy, kiedy masz kontrolę nad procesem. Czyli ja uważam, że spora część z tych rzeczy, które nazywamy federalizacją, jest tak naprawdę efektem po prostu globalizacji. Znaczy zwyczajnie w świecie tego, że jak chcesz się rozwijać, handlować, zakładać firmy, to musisz likwidować bariery. Jak widzisz bariery, to potem wchodzą w grę, czy wszyscy gramy według tych samych zasad, czyli wchodzimy na obszar norm zarówno, tak, jakichś tam standardów, potem no, ktoś musi dbać o to, żeby wszyscy te same normy mieli. No, generalnie mamy taki proces, który uważam od jakby, na tym polega problem, tak? Znaczy, że my wchodzimy do tej sfery, jak powiedziałeś, tak, politycznej od strony gospodarczej, tak? Znaczy, ale zawsze tak było od początku, znaczy projekt integracji europejskiej był projektem gospodarczym z oczywistymi reperkusjami politycznymi, tak? Oni zdawał sobie sprawę, że jak daleko te reperkusje polityczne mogą sięgać. Natomiast dla mnie ciekawe jest to, dlaczego my w Polsce ciągle tak, znaczy pytamy się, tak, czy ta Europa będzie tam międzyrządowa, czy federacyjna i ja mam wrażenie, że to jest przede wszystkim wynika, to dużo mówi też, będziemy rozmawiać o Polsce, o tym, że my się cały czas boimy. Znaczy, że jeśli powiedziałbym, że dzisiaj głównym powiedziałbym takim fundamentem polskiej polityki europejskiej, ale to było wcześniej, tak? Jest po prostu lęk. Znaczy, albo się boimy, że tam nie będziemy mieć suwerenności, chociaż tak naprawdę w ogóle nie dyskutujemy w Polsce, po co nam jest ta suwerenność, gdzie chcemy ją stosować, w jakich sprawach, tak? Nie, tylko jest suwerenność jako hasło, tak? Jedni się boją, że ją stracimy, drudzy się boją, że to przyjdą jakieś mocarstwa i tutaj będą wszystkim rządzić, tak jakby integracja europejska jakby anulowała czynnik siły. Czynnik siły zawsze jest w polityce i zawsze będzie tak, że tak Europa będzie federalna, zawsze ci, którzy są więksi, silniejsi, sprawniejsi bardzo często też, tak? Administracyjnie będą osiągać więcej. A za tym wszystkim kryje się tak naprawdę całkowity brak. Uważam, że to jest najgorsza rzecz, takie podsumowanie tych kilkunastu lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. My tak naprawdę chcemy sobie być w tej Unii Europejskiej, chcemy korzystać z niej, ale nie mam absolutnie nie tylko żadnego pomysłu, ale też odwagi, żeby się zdecydować, no bo koniec końców ja nie wiem, czy to będzie reintegracja, czy to będzie federalizacja, czy to może się gdzieś tam porozpada, tak, no bo zawsze ten element kryzysowy trzeba brać pod uwagę, tak, Brexit jest ostrzeżeniem i też napięcia polityczne widzimy na kontynencie, ale jakby co z tego wszystkiego dla nas wynika? Czy ja sobie myślę, że trzeba w mniejszym stopniu, znaczy skłaniam się do operowania właśnie takimi hasłami, które one oczywiście, znaczy masa osób podkłada pod nie inne cele, tak, inne wartości, ale zastanawiam się tak naprawdę, co my w tym wszystkim chcemy ugrać, znaczy czy my chcemy być, nie wiem, tak, no drugimi Niemcami, chcemy żyć z eksportu, z gospodarki, bo to nam jak na razie przez 30 lat najlepiej wychodzi, biznes, czy mamy ambicje a la Francja wojskowe, to nam raczej średnio to wychodzi przez ostatnie 30 lat, tak, czy chcemy być takim krytykiem z dystansu, z dostępu do wolnego rynku a la Wielka Brytania, no ale pytanie, czy mamy zasoby rzeczywiście i czy mamy pozycję, żeby to odgrywać, tak, czy mam wrażenie, że w tej całej dyskusji o tym, czy ma być Unia Europejska, kryje się tak naprawdę niechęć, ale też nieumiejętność podjęcia tematu, ale czym w ogóle ma być Polska, tak? Znaczy to, co coś ostatnio pisałeś też w jednym tekście, znaczy po co nam to wszystko, tak? Znaczy po co te 30 lat tych reform, członkostwa w Unii Europejskiej, w NATO,
co my chcemy dalej z tym robić? Poza tym, że nie chcemy tracić to, co mamy, bo to jest oczywiste. No, nie jako w ogóle polskie elity nie odpowiedziały sobie na pytanie, jaki jest nasz cel, tak? Do wejścia w Unii i w NATO mieliśmy jasny cel. Od momentu, jak tam weszliśmy, to ani razu nie usłyszałem takiego jasnej odpowiedzi. Nie wypracowaliśmy sobie odpowiedzi na pytanie, o co nam chodzi, gdzie chcemy dojść, tak? Jakiej Polski chcemy. Ale były próby, było partnerstwo z Unią Europejską, ale wszystko były takie próby rzeczywiście, ale nigdy nie było nawet nie tyle jakiegoś masterplanu, bo ja też nie chodzi o to, żebyśmy teraz zrobili sobie strategię na 1000 stron, bo to na tym polega. Ale w takich sprawach właśnie konfliktowych, no dzisiaj mamy cały Big Tech, tak? Całe technologie, tak? No, my nie zajmujemy głosu w tej sprawie. To są na przykład obszary nieregulowane, już niedługo nie będą nieregulowane przez Komisję Europejską. Mogliśmy sami przyjąć pewne rozwiązania, które na przykład stwierdzają, że pewne platformy społecznościowe będą traktowane przez pryzmat prawa medialnego, jak zrobili Niemcy, tak? My tego nie zrobimy, tak? Mówimy o suwerenności, ale boimy się, no bo to się wiąże oczywiście z relacjami atlantyckimi, tak? I mam wrażenie, że to jest ten jakby największy problem i jakby gdybyśmy przyjęli, co my chcemy, to mniejszym problemem byłoby wtedy to, jaka ta Unia będzie, tylko jak osiągnąć to, żeby w tej Unii się poczuć dobrze. Znaczy, byśmy zrobili to, co uważamy za najlepsze dla nas, tak? Bo wtedy cała reszta, bo zawsze Francuz będzie chciał czego innego, Niemiec będzie chciał czego innego, Włosi będą gdzie indziej, tak? Pytanie jest, gdzie my chcemy być? No to spróbujmy odpowiedzieć sobie na pytanie, a gdzie my chcemy być za jakiś czas? Co jest realistycznie do osiągnięcia w perspektywie nie roku, tylko 5 czy 10 lat? I drugie pytanie, bardziej doraźne, jak wyjść z tego klinczu, w którym dzisiaj jesteśmy? W którym z jednej strony my z powodów najczęściej polityki wewnętrznej wpakowaliśmy się w kilka konfliktów, w których być może nie musieliśmy z nich być. Z drugiej strony druga strona, jak cokolwiek znaczy druga strona, też w wyniku rozmaitych wewnętrznych napięć postanowiła w tę Polskę uderzać. Postaliśmy się takim bardzo wygodnym workiem bokserskim, który służy do różnych rzeczy. No i tak się obie strony zaklinczowały, że trudno z tego zrobić komukolwiek krok do tyłu. Więc jak możemy wyjść z tego klinczu doraźnie i gdzie chcielibyśmy dojść strategicznie? Takie dwa proste pytania. Panowie odpowiedzą i pójdziemy do domu. Będzie zwolnieni. Bardzo proste właściwie. Wyjść z klinczu, no to będzie bardzo trudne, bo dlatego, że żeby w ogóle stworzyć warunki do wyjścia z tego klinczu, musielibyśmy wrócić do tego, że ten konflikt, znaczy ten konflikt musiałby znowu zostać, musiałby wrócić jako element politycznego procesu. Bo moim zdaniem tego się nie da już rozwiązać na poziomie, dalszego, jak to się ładnie nazywa, dialogu między Komisją Europejską i polskim rządem, bo widać, że ani w jedną, ani w drugą stronę nie jest to żaden dialog i im bardziej będziemy w to brnąć, tym mniej będzie to dialog. Tak samo nie... Ale co to znaczy, że musielibyśmy wrócić do politycznego procesu? No to znaczy to, co jest napisane w traktatach, w artykule 7. Czyli, że państwa członkowskie Unii Europejskiej, odwołując się do swoich podstawowych zasad, jaką na przykład jest wzajemne zaufanie i współpraca na rzecz dobra integracji europejskiej i Unii Europejskiej, zasiadają do wspólnego stołu negocjacyjnego w ramach Rady i mówią, musimy rozwiązać ten problem. Musimy stworzyć polityczne warunki do rozwiązania tego problemu, bo widzimy, że no tak jak jest w tej chwili, no to wszyscy będziemy się siłować jeszcze przez następne 10-20 lat, proszę bardzo. Możemy, tylko że to jest strata czasu, no tak. Strata siły. I tak naprawdę widać, że w tym konflikcie nie będzie wygranych i przegranych. Możemy go kontynuować bardzo długo jeszcze. Pani nikomu niespecjalnie zależy na tym, żeby do tego doszło. No i właśnie problem polega na tym, że jak widać nikt za bardzo nie jest tym zainteresowany, żeby ten konflikt rozwiązać. U nas też nie. No, wygląda na to, że wszystkie strony wszystkim tego konfliktu... Wszystkim się do czegoś przydaje. To się do czegoś przydaje i że tak naprawdę nie ma woli do tego, żeby wrócić do procesu politycznego, który moim zdaniem jest decyzja polityczna państw członkowskich jest jedynym sposobem rozwiązania tego konfliktu, albo przynajmniej stworzenia politycznych ram dla konkretnych rozwiązań.
Nikt nie chce tego zrobić, bo najwyraźniej widać, że wszyscy mają z tego jakąś korzyść. I to niestety jest bardzo niedobry symptom, bo to pokazuje, że ten proces integracji europejskiej w odniesieniu do bardzo poważnego wewnętrznego konfliktu toczy jakiś rodzaj pewnej takiej ustrojowej choroby, no, że tutaj każdy tak naprawdę chce osiągnąć swoje partykularne cele, a to, co jest zapisane w traktatach, chociażby ta zasada wzajemnej współpracy dla dobra integracji europejskiej, no, jest takim pustym hasłem. Czyli niespecjalnie jest światło w tunelu, ale może je widzi pan doktor. Nie wiem, czy będzie optymistyczne, tak po pierwsze, to jest fajne studium przypadku, jak, bo mówiłeś o integracji, o tej federalizacji, o rozlewaniu się, tak, integracji na obszar sądownictwa, no, to jest polski wkład, i to jest paradoksalnie wkład polskiej prawicy do federalizacji Europy w takim stopniu, jakim nigdy polska prawica nie chciała federalizować, tak. Jest to problem, który stworzony jest na nasze zamówienie, problem, jak wspomniałeś, przez ile czasu trwało, Komisja Europejska, wszyscy nie chcieli tego problemu. Znaczy nikt tego nie chciał w Komisji Europejskiej. Parlament Europejski to jest co innego, bo to jest miejsce, gdzie polityka rzeczywiście hula i tam jakby kieruje się innymi regułami, ale nikt w państwach członkowskich i w Komisji nie chciał tego. Tak? Znaczy widzieliśmy cały czas przecież, że no były, to było tak pomału, no jakieś kolejne, ale tak naprawdę no zróbcie to i odpuścimy. Tak? Natomiast problem polega moim zdaniem, i tutaj się z tobą nie zgodzę, znaczy ja uważam, że po stronie unijnej te koszty będą zdecydowanie mniejsze niż u nas, tak, bo zresztą z punktu widzenia, nie wiem, rządu holenderskiego czy innych rządów płatników netto, to, że Polska nie wyczerpia swojej, nie korzysta z KPO, z Krajowego Planu Odbudowy, tak, albo że trafi mniej tu funduszy, no, nie jest problem podatnika holenderskiego. Uważam wręcz przeciwnie. Będzie uważał, że to jest okej, okay, tak? Myślę, że też to podejka niemieckiego. A nawet politycznie, lokalni politycy wygrają na to, bo będą mogli się pochwalić, że tutaj cisną tych czarnosyć innych problem Polaków. Problem na tym, to jest klasyczny, moim zdaniem, właśnie przykład tego, jak my potrafimy sami, tak, tworzyć sobie problemy, że ze względów czysto polityki wewnętrznej, znaczy został proces tego dialogu, który jest zablokowany, tak? Został zablokowany i mamy sytuację, w której jest to napędzane jeszcze tym nieszczęsnym, nie wiem, czy to jest polski wynalazek, ale fatalnym, tak, że po raz drugi, zdaje się, tak, czy trzeci w historii, mamy szef rządu, nie jest szefem największego ugrupowania, które tworzy koalicję rządową, tak, czyli tak naprawdę no jedzie i chce i stara się, obiecuje, ale nie on podejmuje decyzję, tak, w związku z czym z punktu widzenia tych partnerów po drugiej stronie, którzy naprawdę wykazali dużo cierpliwości, a nie chcieli w ogóle tego tematu i chcieli się dogadać, no jest też coś takiego jak w polityce, jednak są relacje między ludźmi, tak, no nie możemy po prostu tak ustąpić i wrócić, tak powiedziałeś, do początku, bo za dużo się wydarzyło, tak, znaczy więc musi nastąpić zmiana, musi albo sobie zmiana polityczna, tak, w Polsce, albo musi nastąpić zmiana osobowa, że ten, kto jedzie do Brukseli i chce rozmawiać, tak jak ty mówisz, Marku, jest tym, z którym można się umówić i nie ma żadnych wątpliwości, że to, co on obieca, jest w stanie, mówiąc kolokwialnie, dowieść. Moim zdaniem tego nie ma i to jest problem. Czy jak rozumiem, musi nastąpić albo zmiana polityczna w Polsce, albo zmiana polityczna w innych krajach, po to, żeby odblokować ten proces, no, bez tego trudno sobie wyobrazić. Na Francję czekamy, tak? Nie wiem, czy czekamy na wyniki. Nie wiem, czy będzie zmiana we Francji, czy nie, ale to nie wiem, czy już się dokonało. Ostatnie pytanie. Cel, strategia, gdzie wyobraźmy sobie, że za 5-10 lat moglibyśmy być, albo jaki sobie powinniśmy postawić taki realistyczny cel. No jesteśmy dzisiaj w zupełnie innej sytuacji niż w momencie wejścia do Unii. Nasza gospodarka jest dużo silniejsza i znaczymy, tak naprawdę ważymy dużo gospodarczo, dużo, dużo więcej, a to się nie przekłada na wagę polityczną z różnych powodów, ale dzisiaj nie da się od tak Polski odsunąć, zwłaszcza Niemcy nie mogą nas tak odsunąć, bo to by kosztowało ich, każde wahnięcie naszej gospodarki będzie się odbijać na gospodarce niemieckiej. No tak, tylko że Niemcy mają potencjał do dywersyfikacji o wiele większy niż my, plus mają zasoby, tak? Więc jakby pamiętajmy, to że... To jest jasne, to jest większy partner, niż, ale nie jest, tylko że nie jesteśmy już, nie jesteśmy już nie, takim że nie. słabiutkim oczywiście, że nie. Który partnerem, który w zasadzie mógł tylko prosić, tylko dzisiaj możemy grać mocniej, tak? Możemy mieć większe cele. Jakbyście sformułowali ten cel? Znaczy, ja nie wiem, czy to można zrobić w taki sposób, że się sformułuje jeden cel, który nas oświeci, będziemy wiedzieli, co mamy zrobić. Ja patrzę na to w taki sposób, że cały czas Unia Europejska jest z punktu widzenia przyszłości, rozwoju Polski pewnym bardzo istotnym dobrem.
Nie dlatego, że to, nie wiem, jest jakaś idea, w którą ktoś powinien, nie wiem, lub nie powinien wierzyć, tylko dlatego, że Unia Europejska jest w dalszym ciągu istotnym, stabilizującym takim ekosystemem gospodarczym i politycznym dla Polski. Znaczy, byśmy sobie wyobrazili, że Polska ma się teraz wycofać tylko i wyłącznie do swojej państwowości, jak ślimak do skorupy, to oczywiście przy uznaniu tego, co ty mówiłeś, bo z całą pewnością tak jest, że myśmy tam w różnych sprawach okrzepli, tam żeśmy się inaczej zorganizowali i nabraliśmy tłuszczyku i mamy, już nie jesteśmy tacy zupełnie całkowicie na dorobku, to jednak ta skorupa, do której by ten polski ślimak się wycofał, nie jest specjalnie mocna i wszyscy to doskonale czujemy, że tekturowa ciąży. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że otoczenie międzynarodowe raczej idzie w kierunku takich bardzo, jakby tej takiej rywalizacji o wiele bardziej tough, takiej bardziej zdecydowanej, być może nawet momentami brutalnej. W związku z tym, jak wycofanie się do tej skorupy własnej tylko i wyłącznie państwowości, no jednak byłoby moim zdaniem rozwiązaniem bardzo ryzykownym, z tego względu mówię, że Unia Europejska jest w dalszym ciągu dla polskiej gospodarki, dla polskiej państwowości bardzo istotnym ekosystemem, tylko to jest to, co Olaf mówił, jakby my musimy zacząć patrzeć na ten ekosystem jako na własną odpowiedzialność i jako na własny wytwór, nie tylko w tym sensie, że właśnie nam zupełnie nieświadomie wyszło to, że przyczyniliśmy się do głębszej prawnej federalizacji Unii Europejskiej poprzez orzeczenia dotyczące Polski podejmowane przez Trybunał Sprawiedliwości, ale jakby świadomego budowania. I to też, bo musimy zmienić swój mindset, tak? To jest takie generacyjne, że my jesteśmy odbiorcą, klientem, podwykonawcą, może na tym zarobić, może żyć nam się lepiej, ale nie oszukujmy się, to nie jest łatwe, bo to też można tak powiedzieć, bo tam wiadomo, tam ci zwłaszcza tam, bo ja już mam 55 lat, więc ja się buntuję przeciwko takiemu myśleniu, że bo tam ci to tam powyżej 50, to oni mają te swoje obsesje tam jeszcze z czasów komunistycznych, nie potrafią myśleć, wyzwolić się od tych swoich wszystkich urojeń i tak dalej, to nie jest takie proste. Jak wchodzisz w ten system, jaką jest Unia Europejska, doskonale ale widzisz, jak bardzo cię tam w różnych miejscach nie chcą. Jak bardzo chcą tak naprawdę wykręcić wszystko kota ogonem, żeby wyszło na ich. To nie jest właśnie taka jakaś urokliwa idea, w którą można wierzyć, tylko to jest pole możliwości, na którym musisz rozgrywać swoją grę, mają pełną świadomość tego, że nikt nie będzie cię oszczędzał i nikt nie będzie cię traktował w ulgowy sposób, bo tak naprawdę ta wewnętrzna rywalizacja w Unii Europejskiej o zasoby i możliwości też staje się coraz większa z powodu wewnętrznych kryzysów. Bo byliśmy bardzo fajni, dopóki byliśmy tylko i wyłącznie rynkiem, na który można sprzedać swoje towary, albo w których można zainwestować i zbudować fabryki z tanią siłą roboczą, a przestajemy być sympatyczni, jak stajemy się konkurentami i zaburzamy status quo, które było. Trochę nie ma wyjścia, a w takiej sytuacji jesteśmy nie dlatego, że oni są niefajni, a my jesteśmy fajni, tylko po prostu robimy im bałagan. Tylko zobacz, Igor, znaczy to jest tak, że zrozumiały to polskie firmy, tak, które boleśnie to przeżyły i jak spotykały trudności, to szły dalej. Tak? Znaczy historia polskiego biznesu, sukcesu polskiego eksportu, polskich inwestycji tych rosnących tak na zachodzie jest historią ludzi, którzy za każdym razem, kiedy widzieli problem, widzieli właśnie, że są oszukiwani, albo może niekoniecznie, albo tak, ale szli do przodu. Polska polityka Właściciele firm, zwłaszcza firm tych przewozowych tirów, najlepiej się o tym przekonali. A polska polityka jest taka, że przychodzi i spotyka jakiś problem, ktoś jest niefajny, nas nie lubi, się obraża. Obraża się i wychodzi spokojnie. Znaczy nam rozjechała zupełnie perspektywa, która jest perspektywą większości ludzi, którzy, nie wiem, pracują, mają firmy, studiują, tak, w Europie czy w ogóle na świecie, z perspektywą polskiej elity politycznej, która ciągle oczekuje, że wszyscy będą, tak, no może nie wszyscy, ale większość będzie ją lubić, głaskać, chcieć. To dotyczy, uważam, że to jest w ogóle jakby ponad, jakby to jest
ponadpolityczne, tak? To biegnie ponad podziały polityczne. Natomiast to, co trzeba robić, to znaczy to, co powiedziałem. Znaczy, po pierwsze, to jest zmiana mentalna. Ja uważam, że musimy przestać chować w końcu za historią, za położeniem geopolitycznym. My ciągle ustawiamy się w roli takich, którzy są, no, los, historia skazał nas na to, że jesteśmy biedni, szczególna troska. No nie, już nie jesteśmy biedni, na szczęście, tak? Jak spojrzymy sobie, gdzie dzisiaj Polska na mapie świata gospodarczy, też społecznie, wskaźniki społeczne, tak? To, że mamy czystą wodę w kranach, śmieci nam wywożone, tak? Jesteśmy naprawdę w innej, zupełnie w innym miejscu. Tak? 10% najbardziej szczęśliwych ludzi na świecie. A zachowujemy się jak kraj, który wymaga jakiejś pomocy rozwojowej non-stop. Takie mam wrażenie czasami. A druga rzecz, to jest to, co powiedział Marek, to jest odpowiedzialność. To znaczy, my musimy w końcu zacząć brać za coś odpowiedzialność. To jest obojętnie, za co to może być. Tak? Natomiast ja uważam, że my nie chcemy brać tej odpowiedzialności. My żeśmy byli, jak pamiętam, jeszcze polityka lata 90., kiedy był trudny czas i tam NATO, Unia niepewna, Rosja też się rozpadała. Tak? I mam wrażenie, że wtedy ta polityka była bardziej taka się odpowiedzialna, mniej bojąca się. Nawet ten Irak, tak? Który z perspektywy czasu patrzymy na to jako coś, co okej, okay, no rzeczywiście, no, przeszkoliło nam armię. Odważne było, chociaż zmarnowane. Tak, znaczy tak, zmarnowane. Z perspektywy, gdzie dzisiaj Irak, tak, i cały Bliski Wschód i nasze interesy z Amerykanami w regionie, no to tak, no to wszyscy na zachodzie by się, Francuz, Niemiec, Brytyjczyk by się uśmieli, tak? Ale pytanie, czy gdybyśmy ale nie poszli do Iraku, czy dzisiaj mielibyśmy nawet tak, te bataliony, które ale nie, oczywiście, że tak, ale to nie chodzi o to, żeby co było gdyby, tylko ale jednak brakowało, znaczy nie było tego elementu takiego dyktatorskiego. Dzisiaj, tak, za każdym razem ciągle bierzemy, nie bierzemy, no to dotyczy nie tylko Unii. Zobaczcie, jesteśmy w tygodniu, kiedy będzie się rozstrzygać, tak, kwestia rozmów amerykańsko-rosyjskich. Zobaczcie, jak jest NATO. Znaczy, jak jest problem na wschodzie, to w polskim dyskursie, nie tylko politycznym, eksperckim, jest: Zachód nie będzie bronił Ukrainy. Ja bym chciał, żebyśmy zaczynali dyskusję od tego, czy my chcemy bronić Ukrainy. Znaczy, jeżeli w Polsce nie będzie zgody co do tego, że polska armia broni Ukrainy, to dlaczego mamy oczekiwać tego od Niemca, Francuza, Brytyjczyka czy Amerykanina? To jest nasz sąsiad, tak? A my to wszystko outsourcujemy i zawsze jest tak, że jest ten Zachód, który zdradza, a teraz zdradził Ukrainę, ale nie my, tak? Znaczy, no, jest ten taki element schizofrenii, który zaczyna być strasznie. Znaczy, dyskutujemy znaczy o tym, że Amerykanie powinni dozbroić Ukrainę, a nikt nie powiedział, to dlaczego my nie możemy wysłać mamy czegoś. Nie, ale znaczy cokolwiek, ale chodzi o, nawet jeśli nie jesteśmy w stanie, wiadomo, wiele zrobić, ale zaczynać dyskusję od tego, co my możemy zrobić. Nie, u nas zaczyna się od tego dyskusję, co inni powinni, a nie zrobią, zdradzili nas, tak? Myślę, że to jest taki rys, którego musimy się pozbyć, bo on jest po prostu, no, jakby, no, politycznie nas ciągnie w dół. Czyli musimy być a. odpowiedzialni, b. bardziej odważni w działaniu, ale też musimy dobrze rozumieć, że uczestniczymy w bardzo brutalnej grze, w której musimy sprytnie grać i umieć się w tym odnaleźć, a nie tylko się obrażać. No i w tej grze bardzo ważna jest wiedza i umiejętności państwa. I tu też jest ten element, który do nadrobienia. No ale to... Przedstawiciele wiedzy tu siedzą. To tak szybko. 30 lat może się okazać, że to jest za mało, żeby się tego nauczyć. No, ale jesteśmy, zgodzicie się co do tego, żeby kończąc, ponieważ musimy powoli kończyć, a nawet nie tak bardzo powoli. Mamy dzisiaj potencjał do tego, żeby zagrać poważniej. Nie, znaczy zupełnie Europie. Inny punkt, jakby punkt... Znaczy nasza sytuacja jest... zupełnie inna niż ta, która była 30 lat temu. To jest tak, to prawda. Mamy potencjał, nie mamy siły. To jest ten problem. My cały czas zapominamy o tym, że potencjał, a siła to dwie różne rzeczy. Tak? Olaf Osica, Marek Cichocki, bardzo wam dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To był Układ Otwarty. Wspieraj na patronite.pl.